Dzień dobry, dzień dobry. Jest z nami Rataj, jest z nami Heniu. Hej, Rataja. To Rataja trzeba pytać. Tak, najpierw zapytamy Rataja, wrócimy do klasycznych pytań o stan murawy. Jak to wygląda twoim okiem profesjonalnym? Nie najgorzej, jest mało chwastów. To zawsze się pochwalić. Więcej jest u nas na stadionie, to na pewno. Trawa dosyć długa tak naprawdę. Myślę, że będzie się ciężko grało dzisiaj. Ale Rataj, kosiarka trawa jest w holu. Można ogarnąć. Dwie godziny i po robocie. To jest tylko na połówkę się wyrobić. Trawa długa, dosyć grząsko, kałuże jakieś niewielkie, ale... 1 na 10? 7? 7. Jakby skusić, 1 do 10, to by przepraszam. 7,5 to na pewno. O, proszę. A jaka jest wysokość? 25 mm? 27? 25, 27, 24 chyba 27. Okej, okej. Generalnie myślę, że stroje będzie trzeba długo prać. Przynajmniej nasze jaskie, to na pewno. Jest z nami też Heniu. Ja mogę powiedzieć, że boisko jest za długie i za szerokie. Powiedz, jak nastrój przed meczem? To nie kawa. Ile ci zapłacili, żebyś pokazał kubek? Tak, nie? Zasłania, profesjonalnie zasłania. Jak tam? Tak. Jak tam nastrój przed meczem, powiedz? Doskonały. Doskonały? Mam nadzieję, że taki sam będzie po meczu. Od razu mocno wchodzimy w mecz, bo musimy pokazać, kto tutaj jest drużyną lepszą i kto przyjechał po 3 punkty. KTO WYGRA MECZ?! Jak tylko spokojnie popatrzy. Jest! Brawo! Jest z nami Marcin Wcisło, nasz pomocnik. Cześć Marcin. Dzień dobry. Rozmawiamy po meczu przeciwko KS Dobroszów Januszkowice. Jak przebiegał ten mecz z twojej perspektywy? Widziałem większą część meczu z ławki rezerwowych. No i co? Pierwsza połowa, ogólnie pierwsze minuty bardzo mocne. Bardzo dobrze zaczęliśmy. Myślę, że przeciwnik się nie spodziewał tego, że wyjdziemy z tak mocnymi kontrami. No i tak naprawdę 2-0. Na samym początku, wynik pod nas, zrobiliśmy sobie ten mecz, więc pierwsza połowa bardzo na plus. Drugą połowę, no można było się tego spodziewać, że też podejdą pod nas bardzo wysoko i już wyglądało to gorzej. Niestety czerwona kartka też nas osłabiła, więc było coraz trudniej, straciliśmy gola. No i co? Końcówka meczu, no to się już generalnie broniliśmy, jeszcze straciliśmy Tomka Goczak. Dokładnie, kolejne osłabienie. Tak, przed chwilą pojechał do szpitala, więc kolejne osłabienie. No ale jakoś utrzymaliśmy, tam przeciwnik miał jeszcze jakąś poprzeczkę. Później te ostatnie minuty, gdzie już widziałem, jak to wyglądało ze środka pola, no to tak naprawdę się broniliśmy i tylko graliśmy o utrzymanie wyniku. Udało się. Myślę, że tą wygraną chyba Tomkowi dokładnie Goczowi zadedykujemy. Tak, więc myślę, że chcemy, żeby wrócił do nas jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że nic tam wielkiego się nie stało. Dokładnie. No i myślę, że tyle. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu dam więcej z siebie jeszcze i tak samo jak każdy z nas. Trzymamy za słowo. Dzięki Marcin za ten mecz, dzięki za podsumowanie. Widzimy się za tydzień w niedzielę. Dzięki.